Cześć, tu Maciek Ziegler, sukcesstudia.pl. Tym razem chciałbym przekonać Cię do fajnego nawyku zapisywania swoich pomysłów. Sam do niego nie byłem przekonany przez wiele lat, ale cóż, przez ostatni rok, dwa spróbowałem i wcale to nie jest takie głupie, jak mi się to na początku wydawało. Jakie jest 6 argumentów za tym, żeby to robić? Przedstawię Ci w tym filmie. Może jednak się zdecydujesz na to. Może stwierdzisz, że Twoje genialne pomysły, żeby były genialne, to warto by było, żeby nie uciekły i nie zaginęły jak podróżnik w czasie. Zapraszam do oglądania tego filmu. Pierwszą rzeczą, aby Twoje pomysły nie zniknęły, to byłoby właśnie zapisywanie ich. I to jest pierwszy argument. Zapobiegasz temu, że Twoje pomysły po prostu znikną, zginą. Tutaj mogłoby się wydawać, że bo ludzie poważni tego nie robią. I tu się mylisz. Wielu poważnych ludzi czy poważnych inwestorów, wszystko sobie notuje. Tu chociażby myślę, że za wzór można postawić Michała Szafrańskiego. Chyba będziemy zgodni co do tego, że jest to człowiek, który naprawdę o świecie finansów, zarządzania budżetem w pieniądzach wie naprawdę dużo. I cóż, on prowadzi dziennik inwestora. To oznacza, że zapisuje sobie wszystkie swoje decyzje, które wykonał, bądź te, które nie wykonał. Na przykład, załóżmy, zastanawiam się, czy teraz kupić walutę, na przykład dolary. I zapisuję sobie. Dzisiaj podjąłem decyzję, że nie kupię dolarów, bo uważam, że ich cena jeszcze spadnie. Na drugi dzień, po tygodniu, kiedy cena poszła w górę kosmos, zapisuję sobie, że to był błąd. To był błąd, trzeba było to zrobić. Zaglądam na mój dziennik. Miałem ten pomysł mój zapisany, pomysł inwestycyjny akurat. Ale zapisywanie pomysłów nie dotyczy tylko pomysłów inwestycyjnych. Dotyczy w ogóle ogółu pomysłów, które Tobie wpadają do głowy. Są jeszcze inne argumenty, ale do nich przejdźmy dalej. Zapraszam. Kolejnym argumentem za tym, żeby zapisywać pomysły, jest możliwość ich łączenia. Czasami sam jeden pomysł, na przykład pomysł na biznes, jeszcze fajny, ale nie do końca. Jeszcze czegoś mu brakuje. Ale w wolnej chwili, przeglądając swoje notatki, gdzie zapisywałem pomysły, trafiam na daną informację. Jeżeli tak, to może te pomysły wcale nie były głupie. A może dzisiaj popatrzę na nie z taką bardziej otwartą głową. A może przeglądając te pomysły, połączę jeden z drugim. Połączone nagle okażą się wręcz epokowym odkryciem. Czasami tak się właśnie zdarza, że pomysły połączone dopiero są genialne. Dlatego właśnie warto je zapisywać i dlatego właśnie namawiam Cię do tego. W dzisiejszych czasach człowiek jest bombardowany informacjami. To tak naprawdę chyba jeden z największych problemów człowieka współczesnego, że tych informacji jest taka ilość, że nasz mózg nie jest w stanie tego wszystkiego przetworzyć i zapamiętać. O ile jeszcze 100-200 lat temu, nawet będąc jakimś uczonym, mogłeś co najwyżej poprzerzucać sobie księgi i na ich podstawie jakieś tam notatki próbować robić, czy szkice,
to dzisiaj otrzymujesz takie ilości wiedzy w postaci podcastów, filmów, książek, e-booków i tak dalej, różnych informacji, postów, że to przestaje być w pewnym momencie możliwe do ogarnięcia przez ludzki mózg. I to uporządkowanie, ugruntowanie jest bardzo istotne. Ten taki zrzut pamięci, że tak pozwolę sobie użyć słownictwa informatycznego, jest bardzo dobrą rzeczą, bo w ten sposób zbierasz te dane i odkładasz. One spokojnie mogą poczekać na lepszą chwilę. Po drugie, pozwala ci to łatwiej zapamiętać wiele rzeczy. Świetna metoda. Polecam. Wszyscy twórcy, wszyscy ludzie, którzy zajmują się taką kreatywną pracą, doskonale wiedzą, że są momenty, kiedy są super kreatywni. Potrafią błyskawicznie poradzić sobie ze zrobieniem odpowiednich grafik, napisaniem odpowiednich tekstów, nagraniem kilku filmów w ciągu dnia, czy zrobieniem kilku różnych rzeczy w bardzo szybkim tempie, ale są też dni, kiedy po prostu nic nie idzie, kiedy wszystko się wali, pali i słabo jest. Cóż, wtedy pomocnym właśnie mogą się okazać zapisywanie pomysłów. Zapisywanie ich na czas posłuchy, na czas, kiedy pustka w głowie. No, wtedy bierzesz ten notatnik i przeglądasz. Jak to właściwie jest. Tutaj zaznaczam, że wiele osób stwierdza, że no są różnego rodzaju rzeczy, notatki głosowe, notatki wideo, jakieś tam elektronicznie zapisywane różne rzeczy, ale jednak okazuje się, że zapisywanie tego często jest dużo skuteczniejsze, ale zapisywanie w postaci zapisu na papierze, takiego klasycznego. No już pominę to, że nawet ja jako informatyk zauważam, że no, podpis to jeszcze jako tako, bo tysiące podpisów czasami wykonuję na różnych dokumentach. Ale jeżeli przychodzi do takiej prostej rzeczy, jak chociażby napisanie czegoś odręcznie, musiałem ostatnio podanie w pewnym instytucji państwowej napisać odręcznie, co było dla mnie katastrofą, bo napisałem coś, czego sam nie byłem w stanie odczytać, to tylko pokazuje, że zaczynam się cofać. Moje umiejętności pisania po prostu zanikają. To nie jest dobrze, to wydaje się śmieszne, no ale cóż, to nie jestem z tego dumny. Nie, naprawdę nie jestem z tego dumny. Podziwiam ludzi, którzy uczyli się w szkole pięknej kaligrafii i mają piękne pismo. Naprawdę ich podziwiam. Ja nigdy tak nie umiałem pisać. Podobno to teraz wiem o tym, że to dlatego, że po prostu myśli mam widocznie szybsze niż ręka jest w stanie się wyrobić, więc dlatego pisałem zawsze jak kura pazurem. Ale to też pokazuje, że napisanie tych parę linijek tekstu jednak przypomina mojej ręce, jak te literki powinny być zapisywane. No, nawet z tego powodu zachęcam do tego, żeby zapisywać swoje myśli. Właśnie w postaci papierowej. Raz, że ta posłucha, ta pustka w głowie, no to wtedy sobie przyglądasz, a tu był pomysł, a i klapki się otwierają, pach, masz coś nowego. A druga sprawa, ćwiczysz rękę. Zapisując pomysły, wiesz o tym, że nie musisz ich mocno zapamiętywać. Oczyszczasz swój umysł. Zapisane, zapomniane. Zasada 3Z słynna ze szkoły. Zakuć, zdać i zapomnieć. No to tutaj masz wymyślić, zapisać, zapomnieć. WZZ? Zasada? No nie wiem. Lepiej nie wchodźmy w skróty, bo to zawsze bardzo niebezpieczny temat. W każdym razie ten zapis uwalnia pamięć. Wiesz o tym, że nie musisz o tym pamiętać, bo jest to bezpiecznie zapisane. I
już ostatni, szósty punkt, o którym chciałem wspomnieć, to nie marnujesz czasu na research. Jeżeli był pomysł, już został przez ciebie przejrzany, już ten research zrobiłeś, zrobiłaś, zapisujesz sobie odpowiednie notatki, do jakich wniosków udało się dojść i tyle. No chyba, że jest to sprawa rozwojowa i nagle się okazuje, że warto do pewnych rzeczy wrócić. No to wtedy tak, ale no to możesz sobie wypisać, na jakie hasła ten research był robiony. Możesz sprawdzić, co teraz nowego, co się zmieniło. No to jest naprawdę rozsądne i to jest naprawdę sensowne i do tego jak najbardziej namawiam. Nawyk zapisywania pomysłów, szczególnie w formie pisanej na kartce, no tu ktoś kiedyś ostatnio pytał, a skąd ja tyle kartek i co ja będę z tymi kartkami robił? No to przecież chyba nie będziemy wchodzić aż w takie szczegóły, możesz sobie korzystać z takiego tak zwanego koło notatnika, czyli albo notatnika takiego, gdzie kartki są wszywane do segregatora, tak? Możesz korzystać też z różnych wydań kalendarzowych i codziennie robić notatki z danego dnia. Taki coś a la mój dziennik, tak? To też jest jakaś tam forma rozwiązania. No, świetnie się to sprawdza przed snem, kiedy przed snem uwalniam głowę z tych wszystkich rzeczy, które mnie spotkały, pomysłów, które mi wpadły do głowy. Zapisuję sobie je i idę za spokojną, pustą głową spać. No, pustą nie do końca. W każdym razie to jest niezła koncepcja. Sam ją przetrenowałem, dlatego zachęcam Ciebie do spróbowania. Rzeczywiście efekty są ciekawe i dlatego postanowiłem się tą metodą z Tobą podzielić. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam do zaglądania na mój kanał YouTube Sukces Studio Pisane Razem. Tam blisko 150 filmów o tematyce sprzedaży, marketingu, biznesu i narzędzi informatycznych, bo to są różnego rodzaju moje zainteresowania. Tam znajdziesz całą kompilację różnych fajnych rzeczy, sztuczek psychologicznych, różnych rzeczy. Naprawdę film dla każdego się jakiś fajny znajdzie, myślę spokojnie, więc zachęcam do zajrzenia. Jeżeli uważasz, że ten film mógłby się komuś przydać, na pewno kogoś ktoś taki jest, to zechciej go udostępnić. Wrzuć na swoje social media, udostępnij przez Messengera, przez SMS-a, jeżeli oglądasz to na telefonie, wybierasz udostępnij, wyślij jako SMS. Czy możesz też wybrać opcję wysłania mailem? Czego nie? Dzielmy się fajnymi rzeczami, dzielmy się wiedzą. Uważam, że to jest bardzo fajne, jeżeli dzielimy się odpowiednią wiedzą. Uczymy się wszyscy w końcu. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Wszystkiego dobrego życzę, aby się wszystko dobrze układało Tobie w Twoim życiu. Aby wszystko było coraz lepiej i fajnie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.